Co roku obserwujemy mało widowiskową batalię na temat tego, ile powinna wynieść płaca minimalna w roku przyszłym. Najpóźniej zawsze do 15 września dowiadujemy się jednak, ile będzie wynosić ta płaca minimalna na rok przyszły. I tak w roku 2023 od 1 stycznia kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosić 3490 zł. Ale to nie jedyna podwyżka. Druga podwyżka będzie w lipcu. Wyniesie wtedy kwota minimalnego wynagrodzenia 3600 zł brutto. I to jest wynik wysokiej inflacji. Nikt tu nikomu specjalnie pieniędzy nie dodał. To wszystko praktycznie wynika ze współczynników, które składają się na wyliczenie wynagrodzenia minimalnego. Podobna sytuacja powinna mieć również miejsce w roku 2024. Możemy te kwoty porównać do kwoty 3010 zł, czyli do aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Dzisiaj odpowiemy sobie, dlaczego wynagrodzenie minimalne jest tak ważne dla gospodarki i dla pojedynczych osób. Pierwsze trzy rzeczy są dość oczywiste, kolejne, które wybrałem, są oczywiste troszeczkę mniej, ponieważ wynikają z przepisów prawa, najczęściej z kodeksu pracy. I po pierwsze, nasza kwota minimalnego wynagrodzenia brutto wpływa, a jakżeby inaczej, na naszą kwotę netto, czyli na to, co dostajemy do ręki czy na konto. W 2022 roku przy kwocie brutto 3010 zł my, pracownicy, dostajemy 2363 zł i 56 groszy. Od 1 stycznia, kiedy kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do kwoty 3490 zł, na rękę będziemy mieć 2695 zł i 48 groszy. Więcej będzie od lipca 3600 zł brutto, co do ręki nam da 2765 zł i 86 groszy. Przy czym kwoty netto nie zawsze są pewne. Możemy tutaj mieć PPK lub nie mieć PPK i mieć na przykład różne koszty uzyskania przychodu. Drugą oczywistą rzeczą są koszty pracodawcy. My dostajemy swoją działkę, ale z tej podwyżki korzysta również budżet państwa, tak szeroko rozumiany budżet państwa. Ponieważ w 2022 ta kwota brutto wynosiła, czy wynosi jeszcze 3010 zł, to koszt pracodawcy wynosi 3626 zł i 46 groszy. Od 1 stycznia będzie to dla kwoty 3490 zł, koszt pracodawcy 4204 zł i 75 groszy. Natomiast w lipcu dla kwoty 3600 zł koszt pracodawcy wyniesie już 4337 zł i 28 groszy. Wraz ze wzrostem pomiędzy rokiem 2022 a lipcem 2023 ten wzrost dla wypłacie dla danej osoby wynosi około 400 zł netto. Natomiast koszt pracodawcy to ponad 700 zł, jest blisko dwukrotnie wyższy. Trzecia istotna rzecz to inflacja, a właściwie to bardziej to, czym się nas straszy, czyli nakręcenie się spirali cenowo-płacowej. Istnieje możliwość nakręcenia się spirali cenowo-płacowej, zwłaszcza jeżeli to ten wzrost minimalnego wynagrodzenia jest kilkuprocentowy, w sensie 10, 15, 20-procentowy. Jednak należy pamiętać, że w gospodarce pracuje znacznie więcej osób niż tych, które pracują za kwotę minimalnego wynagrodzenia. Średnia ta jest znacznie wyższa. W gospodarce za kwotę minimalnego wynagrodzenia pracuje około 2-2,5 miliona osób, natomiast łącznie etatów w gospodarce jest od 14 do 16 milionów. Podniesienie płacy minimalnej tak kwotowo o 20% to znacznie mniej niż podniesienie średniego wynagrodzenia o jakieś 10%, ponieważ jest to liczone od innej kwoty, a tych osób, które zarabiają średnie wynagrodzenie, to właściwie są wszyscy w gospodarce, bo jedni zarabiają więcej, drudzy mniej. 20 października GUS podał nam informacje dotyczące średniego wynagrodzenia, co prawda w sektorze przedsiębiorstw, ale zawsze jest to jakiś punkt odniesienia. To średnie wynagrodzenie wyniosło 6687,81 zł i jest o 14,5% wyższe niż przed rokiem, a w gospodarce w sektorze przedsiębiorstw pracuje 6,5 miliona osób. Pierwszy taki troszeczkę inny czynnik to wynagrodzenie za przestój. Na podstawie kodeksu pracy, a mowa tutaj konkretnie o artykule 81, wiemy, że za czas niewykonywania pracy, jeśli pracownik oczywiście był gotów do jej wykonywania, a wystąpiły ku temu przez szkody, ale po stronie pracodawcy, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. I są dwie możliwości. Wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, lub, i tu mamy drugi punkt, 60% wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop, jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określeniu warunków zatrudnienia. I tutaj dochodzimy do wartości wynagrodzenia minimalnego, ponieważ w obu tych przypadkach wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Drugi czynnik, z jakim możemy się spotkać w pracy, to dodatek za pracę w porze nocnej. Oczywiście wiemy, że pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej, przysługuje pewien dodatek. Dokładnie jest to dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, a mówi nam o tym konkretnie Kodeks Pracy w artykule 151 ze znaczkiem 8, paragraf 1. Szósty już punkt, wysokość odprawy pieniężnej. Niestety nie dotyczy to wszystkich. Niektórzy pracodawcy, czyli ci, którzy są objęci przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, konkretnie jest to ustawa z dnia 13 marca 2003 roku, wypłacają odprawę pieniężną w różnych wysokościach. I jest to jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata, dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik pracował 2 do 8 lat i trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 8 lat. I tutaj ponownie wracamy do wartości wysokości minimalnego wynagrodzenia, ponieważ maksymalna wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Siódmy punkt to jeden z takich, z których lepiej, żebyśmy się nigdy nie spotkali, ponieważ dotyczy odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Pracodawca, który naruszył zasadę równego traktowania względem pracownika, może liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Konkretnie są to konsekwencje, czyli odszkodowanie. Zgodnie z artykułem 18.3b Kodeksu Pracy wiemy, że wysokość takiego odszkodowania jest nie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Ósmy punkt również lepiej, żebyśmy nigdy w swoim życiu nie spotkali, ponieważ odnosi się do odszkodowania z powodu mobbingu lub rozwiązania umowy z powodu mobbingu. Pracownikowi, który doznał mobbingu lub wskutek tego mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić swoich praw od pracodawcy, odszkodowania konkretnie w wysokości nie niższej niż wynagrodzenie minimalne za pracę. I ostatni punkt, bardzo rozległy, ale dzisiaj tylko naświetlimy taki ogólnie temat, to mandaty karno-skarbowe. Od wysokości właśnie minimalnego wynagrodzenia zależą także wysokości mandatów karno-skarbowych. Karą za wykroczenie skarbowe jest kara grzywny. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od 1/10 do nawet 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia, oczywiście z pewnymi wyjątkami. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających 5-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia.